Elżbieta Murawska, witam i zapraszam na kolejny przegląd Tygodnia Radia 5. W tym wydaniu powiemy o Dniu Wszystkich Świętych w regionie. Dzień, w którym szczególnie wspominamy tych, którzy odeszli. Przypomnimy festiwal piosenki i pieśni patriotycznej w Ełku. Dziewczyny będą śpiewały to, co dziewczyna, chłopacy to, co chłopacy. Oraz pokażemy nową halę na Suwalskim Bazarze. Myślę, że przyciągnie ona nowych klientów. Niezwykle tłumnie, ale też nostalgicznie było w niedzielę na cmentarzach w regionie. Mieszkańcy regionu obchodzą Dzień Wszystkich Świętych, odwiedzają groby najbliższych, przenoszą kwiaty i palą znicze. Przede wszystkim jednak jest to czas zadumy i wspomnień o tych, którzy odeszli, mówią. Trzeba pamiętać o bliskich i o znajomych również, żeby zaś odwiedzić, nie, chociaż raz w tym roku, aczkolwiek przyjeżdżamy częściej, nie? Ale ten dzisiejszy to jest szczególny akurat. Pamięć o mamie, o najbliższych, o znajomych. O nich się właśnie rozmyśla, o nich się wspomina i wspomina się właśnie te dobre chwile. Dzień, w którym szczególnie wspominamy tych, którzy odeszli. I dla mnie być może ważniejsze są te właśnie wspomnienia niż materialne elementy, takie jak nagrobki. Po prostu intensywnie wracamy do tego, co nasi najbliżsi pozostawili w naszej pamięci. Na miejskich nekropoliach tłumem mieszkańcy w zadumie wspominają najbliższych, którzy już odeszli, zapalają znicze i zdobią groby kwiatami. Jak mówią, to również okazja do rodzinnego spotkania w większym niż zwykle gronie. Bardzo ważne dla mnie. Takie myślę, że i dla Polaków tak samo. Dlaczego? No dlatego, że chodzi o pamięć o zmarłych, tych, co odeszli, co byli kochani przez nas, co z nami dzielili życie. W całej Polsce spotykają się ludzie w tym uroczystym dniu, bo to właśnie jest jedyna możliwość spotkania się w gronie rodzinnym. Wspomnienia o wspaniałych ludziach, którzy po wojnie już w nowych czasach żyli. Także to jest wspaniałe święto, jedno z najważniejszych. Już po raz ósmy na scenie Ełckiego Centrum Kultury zaprezentowali się soliści i zespoły śpiewające pieśni patriotyczne. Łącznie wystąpiło ponad 300 wykonawców. Z takiego ogromnego zainteresowania konkursem, zwłaszcza wśród najmłodszych, cieszy się Aneta Zamojska, koordynator festiwalu. Młodzież i dorośli, bo mamy również kategorię dorosłych, chcą śpiewać i chcą śpiewać piosenki o Polsce. To jest bardzo fajne, ponieważ śpiewają nie tylko piosenki martyrologiczne, ale są również takie pieśni, utwory świadczące o pięknie naszego kraju, o umiłowaniu ojczyzny. Wykonawców podzielono na 6 kategorii wiekowych. Nie zabrakło takich utworów jak Polskie Kwiaty, Przybyli Ułani pod Okienko czy Polska. To, że śpiewam piosenkę o partyzantach, to żebyśmy wyglądały bardziej jak partyzanty. Będziemy śpiewać tą samą piosenkę, ale tylko będzie... Dziewczyny będą śpiewały to, co dziewczyna, chłopacy to, co chłopacy. Klucze do nowej hali handlowej na Suwalskim Bazarze przy ulicy 1 Maja odebrali pierwsi kupcy. Niebawem po zagospodarowaniu stoisk rozpoczną handel. W środku będzie 39 punktów sprzedaży z mięsem, warzywami, owocami i innymi artykułami spożywczymi oraz odzieżą. Obiekt kosztował ponad 3 miliony złotych. Samorząd liczy, że inwestycja ucywilizuje handel na bazarze przy ulicy 1 Maja. Przypomnijmy, że nowa klimatyzowana hala powstała w miejscu starej tzw. hali mięsnej, która nie spełniała nawet wszystkich wymogów sanitarnych. Klucze przekazał kupcom Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk. Podnosimy warunki zarówno sanitarne, jak i funkcjonowania handlowców, pod względem komfort ich cieplny. Latem hala jest klimatyzowana, więc też nie będzie problemu tutaj z handlem w upałach. Myślę, że przyciągnie ona nowych klientów. Pierwszymi wrażeniami podzielił się z Radiem 5 Sylwester Małysko, który handluje m.in. chemią i kosmetykami. Podoba mi się, bo jest przestronna, jest nowoczesna, jest ogrzewana, co jest na pewno wielkim argumentem. Klienci będą mieli naprawdę komfort, jeśli chodzi o robienie zakupów na tej hali. Już po raz trzeci suwalczanie zdecydują, na co wydać pieniądze z miejskiej kasy. Rusza głosowanie na projekty zgłaszane przez mieszkańców miasta w suwalskim budżecie obywatelskim. W tej edycji wybierać można spośród 10 tzw. projektów małych, czyli o wartości do 100 tysięcy złotych oraz 15 dużych do 700 tysięcy złotych. Głos można oddać elektronicznie na stronie Suwalskiego Urzędu Miejskiego oraz tradycyjnie, wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do urny w ratuszu lub akwaparku. Wskazać można dwa projekty, jeden duży, jeden mały, a realizacji doczekają się te, które otrzymają największą liczbę głosów. Do rozdysponowania są 2 miliony złotych. Wśród pomysłów mieszkańców przeważają remonty ulic, chodników oraz budowy parkingów i placów zabaw. Są też jednak propozycje nietypowe, mówi Marta Buraczewska, kierownik biura prezydenta Suwałk. Z takich ciekawszych projektów jest jeden, który zaskoczył tutaj troszeczkę komisję. Jest to psi park, tak? Czyli takie miejsce, gdzie właściciele z psami będą mogli wyjść na taki swobodny spacer, poćwiczyć swoje czworonogi, także to taka ciekawa propozycja.
Do przyjęcia tysięcy gości przygotowują się władze Suwałk. Chociaż chodzi o lipiec przyszłego roku, prezydent już teraz przymierza się do powołania specjalnego zespołu, który opracuje strategię działania. Lipiec 2016 roku będzie bowiem obfitował w szereg wydarzeń o wysokiej frekwencji. Będzie sztandarowy Suwałki Blues Festival, który przyciąga tysiące fanów muzyki. Również w lipcu w Suwałkach odbędą się pierwsze w historii miasta Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce. Do Suwałk przyjedzie ponad 1000 zawodników z całej Polski. Do tego należy doliczyć ich opiekunów i trenerów. Kolejny 1000 to już ludzie z całego świata, uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. Mimo że dni odbędą się w Krakowie, młodzi ludzie będą gościć we wszystkich diecezjach. Sprawę ich przyjęcia podniósł na ostatniej sesji Rady Miejskiej Jacek Juszkiewicz, radny Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem radnego wizytę młodzieży warto wykorzystać do promocji Suwalszczyzny. To też szansa na zarobek dla lokalnych restauratorów. Można by było porozumieć się z organizatorami i zasugerować, że nasze miasto jest gotowe przyjąć dość liczną grupę osób, nawet wyjść troszkę przed szereg i tutaj coś zaproponować. Nietypową, międzygatunkową watahę podróżników można było spotkać w Bibliotece Publicznej w Suwałkach. Agata Bucharowska oraz 4-letnia suka Diuna wspólnie z Przemysławem Bucharowskim pieszo bądź na rowerach przemierzają świat. Podróżnicy byli już m.in. w Mongolii i Indiach. Jesteśmy rodziną i wspólnie rozwijamy swoje pasje, mówi Bucharowska. Wydaje nam się to po prostu czymś naturalnym, że jeśli pies pojawia się w rodzinie, to jest częścią rodziny i nie zostawia się tego psa gdzieś u babci, cioci czy w hotelu, tylko zabiera się wszędzie, gdzie się jedzie. To jest też tak, że wilczaki czechosłowackie świetnie się przystosowują i przywiązują się bardzo do swojego stada, do swojej rodziny, więc dla niej tak naprawdę wszystko jedno, gdzie jesteśmy, ważne, żebyśmy my byli obok. O przygodach podróżników dziś mogli posłuchać najmłodsi. Szczegóły znaleźć można natomiast w książce Wataha w podróży, Himalaje na czterech łapach. Dobiegają końca dwie największe w tym roku inwestycje drogowe w Suwałkach. Ponad kilometrowy odcinek ulicy Bakałarzewskiej od stacji paliw do granic administracyjnych miasta doczekał się nowej, szerszej nawierzchni, oświetlenia, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. Koszt inwestycji to około 2 miliony złotych. Fragment ulicy Reja władze miasta wyremontowały natomiast w ramach projektu trasy rowerowe w Polsce Wschodniej. Oprócz ścieżki dla cyklistów wymieniona i poszerzona została też jezdnia. Remont ponad 2-kilometrowego odcinka kosztował ponad 5,5 miliona złotych. W tym czasie będzie już malowane oznakowanie poziomo, mówi Tomasz Drejer, dyrektor zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Ostatnie odcinki, ostatnie kawałki robót generalnie poza jezdnią są jeszcze wykonywane. Oczywiście jeszcze brakuje oznakowania na jezdni. No, to jest związane z technologią, masa bitumiczna i ma taką konsystencję i taki skład, że muszą rozłożyć się związki ropopochodne. To mniej więcej trwa do 2 tygodni, dopiero po tym okresie można pomalować. To wszystko w dzisiejszym wydaniu przeglądu tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.